Motus City Black to rower elektryczny produkowany przez polską firmę Motus, zaprojektowany z myślą o miejskim użytkowaniu, co jasno sugeruje jego nazwa. Co ciekawe, rower łączy w sobie komponenty pochodzące z różnych miejsc na świecie. Niektóre elementy są produkowane w Chinach, inne powstają w Polsce. W dzisiejszym filmie przetestujemy ten rower nie tylko na warunkach miejskich, ale również w innych okolicznościach, aby sprawdzić, czy warto go kupić. Zapraszam do oglądania. Rozpakowując rower elektryczny Motus City Black, od razu widać, że wszystko jest solidnie zapakowane, co zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu. W pudełku znajdziemy instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną, co jest standardem przy zakupie takiego sprzętu. W zestawie znajduje się również monetka gazu, którą opcjonalnie możemy zamontować, oraz pedały. Niestety w jednym z nich brakowało odblasku. To jednak drobny minus w porównaniu z innymi elementami. Co mi się szczególnie podoba, to zestaw kluczy i imbusów. Po raz pierwszy widzę, że jakiś producent dostarcza nie jednorazowy komplet narzędzi, ale coś lepszego i bardziej trwałego. To na pewno ułatwi montaż i ewentualne drobne naprawy. Ładowarka w zestawie pochodzi od firmy Leica, co jest miłym zaskoczeniem, ponieważ nie jest to typowa chińska ładowarka. W komplecie mamy również kluczyki do odblokowania baterii, co zwiększa bezpieczeństwo i ochronę przed kradzieżą. Rower Motus przychodzi w dużej mierze złożony, co stanowi duże ułatwienie w porównaniu do roweru Duoc, którego recenzowałem ostatnio. Tutaj jest mniej elementów do montażu, dzięki czemu mogłem szybciej cieszyć się jazdą. Pierwszym krokiem jest usunięcie zabezpieczeń, takich jak gąbki ochronne. Pierwszym elementem do zamontowania jest przednie koło. Najpierw należy usunąć wcześniej zamontowaną śrubę, następnie włożyć koło w widelec i przekręcić zacisk. Następnie przechodzimy do montażu kierownicy. Należy odkręcić 4 śruby, założyć kierownicę i przykręcić śruby z powrotem. Dodatkowo warto dokręcić 2 śruby regulujące pozycję kierownicy. Kolejnym etapem jest montaż przedniego błotnika i lampy. Niestety w zestawie brakowało nakładki na śrubę, co uniemożliwiło dokręcenie lampy i błotnika. Na szczęście miałem w domu odpowiednią nakładkę, dzięki czemu mogłem dokończyć montaż. Następnie należy zamontować licznik widoczny dla nas w miejscu. Tu napotkałem kolejny problem. Brak imbusu w odpowiednim rozmiarze w zestawie, co uniemożliwiło mi zmianę pozycji licznika. Na szczęście miałem swój własny imbus, dzięki czemu mogłem dokonać regulacji. Kolejnym krokiem jest montaż pedałów. Pedały są łatwe do zamontowania i nie sprawiają problemu. Ostatnim elementem jest montaż manetki, który jest opcjonalny. Zgodnie z polskim prawem trzeba poruszać się po drodze bez manetki, więc decyzja o jej montażu należy do użytkownika. Ja postanowiłem ją zamontować, więc pamiętajcie o przesyłaniu listów do mnie do więzienia. Montaż manetki może być nieco kłopotliwy, ponieważ zdjęcie rączki jest trudne, a dokręcenie manetki wiąże się z koniecznością użycia odpowiedniego imbusu, który nie był dołączony do zestawu. Na szczęście miałem własny imbus, co umożliwiło mi dokończenie montażu. Monetkę podłączamy do odpowiedniej wtyczki i gotowe. Na koniec pamiętaj sprawdzić i dokręcić wszystkie śruby. Tym, jak i w każdym rowerze, w którym mamy ściągane przednie koło, klocki hamulcowe mogą ocierać o tarcze. Trzeba je wyregulować, co niestety nie jest zrobione fabrycznie. Regulacja jest prosta, odkręcamy 2 śruby, które teraz widzicie. Następnie, wciskając hamulec, dokręcamy 1 śrubę. Puszczając hamulec, postarajcie się zmienić pozycję klocków, a następnie dokręćcie 2 śrubę. Proces można powtórzyć kilka razy, aby uzyskać idealny efekt. Na plus, tylne hamulce nie wymagały regulacji. Na koniec montujemy baterię, pompujemy koła i możemy jeździć. Ogólna estetyka roweru jest nowoczesna i stylowa, co sprawia, że prezentuje się atrakcyjnie zarówno na ścieżkach rowerowych, jak i w miejskich przestrzeniach. Jednym z elementów, które zwróciły moją uwagę, są sprawy na ramy. Nie zostały one przyszlifowane, co może nieco psuć ogólne wrażenie estetyczne. Dla wielu użytkowników może to być jedynie drobny detal, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ estetyka wykonania może mieć znaczenie dla niektórych osób. Pomijając ten aspekt, rower wygląda solidnie i jest dobrze zamontowany. Lakier na ramie jest równomiernie nałożony i odporny na zarysowania, co dodatkowo podnosi walory estetyczne roweru. Elementy takie jak błotniki, bagażnik i lampa przednia są dobrze zamocowane i wyglądają na trwałe. Kierownica roweru jest dobrze zaprojektowana i ergonomiczna, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich niezbędnych elementów sterujących. Po lewej stronie znajdują się włącznik świateł oraz klakson, które są łatwo dostępne i intuicyjne w użyciu. Licznik jest dobrze widoczny nawet słoneczne dni, co pozwala na łatwe monitorowanie prędkości i innych parametrów jazdy. Po prawej stronie kierownicy znajduje się manetka, która umożliwia płynną kontrolę nad prędkością roweru. Jednym z poważniejszych minusów jest jednak siedzenie. Niestety nie jest ono zbyt wygodne. Już po około 30 minutach jazdy bolała mnie dupa. W porównaniu do roweru Duoc, który recenzowałem wcześniej, różnica jest zauważalna. Siedzenie w modelu Duoc było znacznie wygodniejsze i nie powodowało tak szybkiego zmęczenia. Podczas testów udało mi się przejechać na samej manetce około 25-30 km, w zależności od terenu, po którym jechałem. Na samym wspomaganiu przy dystansie 35 km zużyłem połowę baterii, więc myślę, że ponad 60 km na wspomaganiu w trudnym terenie jest jak najbardziej do osiągnięcia.
Oczywiście wszystko zależy od wagi użytkownika i specyfiki terenu, po którym się poruszamy. Rower ma ciekawe zarządzanie energią. Gdy używamy manetki i jedziemy z górki, licznik pokazuje, że tylko niewielka moc zostaje przekazywana do silnika. Natomiast przy jeździe pod górkę zużywa więcej energii, co jest widoczne na liczniku. Dzięki temu systemowi rower efektywnie zarządza zużyciem energii w zależności od warunków terenowych, co wystarcza na przejechanie dłuższego dystansu. Przy mojej wadze 85 kg prędkość maksymalna po drodze prostej wynosiła około 24 km na godzinę. Jest to wynik satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę miejskie warunki użytkowania, gdzie taka prędkość jest w zupełności wystarczająca do komfortowego i bezpiecznego poruszania się. Przejdźmy teraz do minusów, ponieważ jest ich tutaj kilka. Przednie światło jest zauważalne, ale jego moc pozostawia wiele do życzenia. W modelu Duoc nawet w słoneczny dzień lampa oświetlała drogę przed rowerem, natomiast tutaj światło jest znacznie słabsze. Tylne światło jest praktycznie niewidoczne, a światła stopów widać tylko z bliska, co stanowi problem, zwłaszcza podczas jazdy w dzień. Kolejnym minusem jest wystająca linka od przerzutek, którą zahaczamy pedałami podczas jazdy. Bagażnik również sprawia problemy. Tak jak w modelu Duoc, brakuje tutaj klapki, co sprawia, że jeśli chcemy przewieźć bagaż, musimy go przywiązać. Przerzutki w moim modelu nie działają prawidłowo. Tylne przerzutki nie przerzucają się do końca, zmieniając biegi tylko od 1 do 4 lub 5, pomijając ostatnie 2-3 przerzutki. To znacznie ogranicza możliwość dostosowania przełożenia do warunków jazdy. Zapewne to kwestia regulacji i da się to łatwo naprawić. Rower zupełnie nie radzi sobie z jazdą pod górki, jeśli jedziemy tylko z manetką. Jednak warto pamiętać, że jest to rower miejski, więc takich górek raczej nie uświadczymy w miejskich warunkach. Na tej samej górce Duoc radził sobie bez najmniejszego problemu z bardzo niskim spadkiem mocy. Tutaj rower w ogóle nie dał rady. Rower jest raczej przeznaczony dla niższych osób. Przy większej prędkości nie wykonamy pełnego skrętu, a przy niskiej prędkości stopą możemy zahaczyć o skręcające koło. Na rowerze jeździło kilka osób i wydaje się, że rower lepiej sprawdza się dla osób poniżej 180 cm wzrostu. Hamulce są słabe i nie zapewniają wystarczającej siły hamowania, co może być problematyczne, zwłaszcza podczas jazdy z górki. Przejdźmy teraz do plusów roweru Motus City Black, ponieważ mimo kilku wad ma on również wiele zalet. Podnóżka jest solidnie wykonana, dzięki czemu rower stoi stabilnie i nie przewróci się. Jest to istotne, zwłaszcza w miejskich warunkach, gdzie często parkujemy rower na nierównych powierzchniach. Rower dobrze przyspiesza, co jest ważne podczas jazdy w ruchu miejskim. Szybka reakcja na dodanie gazu pozwala na płynne i bezpieczne przemieszczanie się, zwłaszcza w sytuacjach wymagających dynamicznej zmiany tempa. Wspomaganie działa bardzo dobrze. Jazda pod górkę ze wspomaganiem nie jest męcząca, co znacznie ułatwia poruszanie się na pozamiejskich terenach, które bywają trudniejsze. Motus City Black ma spory zasięg, co pozwala na długie trasy bez konieczności częstego ładowania baterii. Dzięki temu możemy cieszyć się długimi przejażdżkami bez obaw o wyczerpanie energii. Jazda po utwardzonych leśnych ścieżkach jest przyjemna. Rower dobrze radzi sobie na takim terenie i odczuwam dyskomfortu. Z wyjątkiem momentów, gdy najechałem na większy dołek. Tutaj twarde siedzenie dawało się we znaki. Dla kogo więc jest ten rower? Moim zdaniem bardziej odpowiada on młodzieży lub osobom poniżej 180 cm wzrostu. Dzięki kompaktowej konstrukcji i funkcjom dostosowanym do miejskiego środowiska jest idealny do codziennych dojazdów w mieście i krótkich wycieczek po utwardzonych ścieżkach leśnych. Jeśli szukasz roweru do miasta, Motus City Black może być dla Ciebie odpowiednim wyborem. W cenie $699, bo za tyle go kupicie w sklepie Banggood, jest to jeden z tańszych rowerów elektrycznych na rynku. Natomiast w Polsce ten rower kosztuje 6000 zł, co wydaje się grubą przesadą. Dopłata za dłuższą o rok gwarancję nie ma większego sensu w kontekście tak znacznie wyższej ceny. Jeżeli jednak szukasz czegoś większego i szybszego, zdecydowanie polecam Duoc C29. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to rower dla wszystkich, ponieważ jego większe rozmiary mogą być niewygodne dla niższych osób. Motus City Black stanowi więc atrakcyjną opcję dla tych, którzy szukają przystępnego cenowo i funkcjonalnego roweru elektrycznego do miejskiego użytku. Mimo kilku wad, większość z nich można naprawić, co pozwala cieszyć się dobrym rowerem miejskim. Dzięki kilku modyfikacjom i poprawkom, Motus City Black może stać się niezawodnym towarzyszem codziennych podróży. Link do roweru zostawiam w opisie pod filmem.